Platforma Obywatelska oskarża ministra finansów Pawła Szałomachę o wyłudzenie. Na przełomie 2014 i 2015 roku miał pobierać pensję poselską, jednocześnie studiując w Stanach Zjednoczonych. Moim państwa gościem jest Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry Niestety państwu. Niestety nie ma z nami pana ministra, natomiast przesłano nam oświadczenie. Zobaczmy. Minister Paweł Szałamacha jako poseł siódmej kadencji Sejmu RP w czerwcu 2014 roku zgodnie z regulaminem Sejmu wystąpił z wyprzedzeniem o urlop, który został przyznany, a następnie cofnięty przez marszałka Sejmu w połowie semestru jesiennego, już w trakcie studiów opłaconych osobiście. Kancelaria Sejmu potrącała wynagrodzenie na takich samych zasadach, jak dotyczące wszystkich posłów w zależności od obecności. Wszystkie działania dotyczące studiów i urlopu posła Pawła Szałamachy były prowadzone za aprobatą Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Mimo studiów w Stanach Zjednoczonych, poseł Paweł Szałamacha aktywnie brał udział w pracach Sejmu RP. Czy zapewnienia pana Szałamachy przemawiają do pana? W ogóle nie przemawiają, bo nie ma żadnych nowych informacji w stosunku do tego, co pan minister Szałamacha. Natomiast jest informacja, że pracował. Twierdził dwa tygodnie wcześniej. Nie można pracować, nie można wypełniać mandatu posła, siedząc sobie za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Pan minister składał wniosek o bezpłatny urlop, jest tutaj też pewna nieścisłość. On twierdzi, że dostał taką zgodę, została cofnięta, natomiast w publikacji prasowej stanowisko poprzedniego Sejmu jest takie, że nie dostał tej zgody. I teraz zasadnicza sprawa jest taka, że pan minister wyjechał na studia sobie za ocean, pobierał uposażenie poselskie, ale oprócz uposażenia poselskiego przelewana była również dieta poselska. I teraz pragnę zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt. Dieta poselska jest ekwiwalentem przysługującym posłowi za zwrot kosztów poniesionych związanych z wykonywaniem mandatu posła na terenie Polski, na terenie kraju. Wprost mówi o tym artykuł 42 ustawy o wykonywaniu mandatu posła. Nie można ponosić kosztów związanych z wykonywaniem mandatu, siedząc sobie za oceanem. Ale też jest powiedziane, że były mu potrącane. To jest zupełnie inny system. Potrącenia na podstawie regulaminu Sejmu, czyli aktu wewnętrznego, potrącenia są czymś innym. To są potrącenia za nieuczestniczenie w obradach Sejmu i komisji sejmowych, ale nie ma to żadnego związku z wykonywaniem mandatu, którego pan minister nie wykonywał. PiS mówi, że to wasza wina, posłowie PiS mówią, że to wasza wina, bo PO wtedy rządziło. No, słyszałem też, że opona, która eksplodowała, jest winą Platformy. Komendant główny wynaleziony przez pana Błaszczaka też jest winą Platformy, bo został jakoś potajemnie podsunięty ministrowi Błaszczakowi. Mam wrażenie, że czwarty miesiąc rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale decyzje w ich świecie podejmowane są przez Platformę. To jest surrealistyczne. Podobno minister Szałamacha i tak już jest spisany na straty. Sam PiS nie jest zadowolony z jego pracy. Może założyliście taki scenariusz, Platforma składa doniesienie, minister zostaje odwołany i Platforma mówi, że to osiągnięcie Platformy? Nie. Powiem pani, że sytuacja jest bardzo poważna. Dotyczy kluczowego polityka w kraju, ministra finansów, który zapowiada bardziej rygorystyczne ściąganie też z rozciąganości wpływów z podatków, dba o finanse kraju, a ma poważne problemy z rozliczeniem się ze swoimi finansami. Proszę mi uwierzyć, zarówno uposażenie, a zwłaszcza ta część związana z dietą, poważne są przesłanki ku temu, żeby stwierdzić, że zaszło tutaj przestępstwo wyłudzenia. Ja wierzę, że nowa prokuratura polityczna tę sprawę gruntownie zbada. Jaki resztkami swojej niezależności. Jaki powinien być finał tej sprawy? No, finał powinien być taki, że ta sprawa zostanie rzetelnie przez prokuratorów, bez nacisków pana ministra Ziobry, który szefuje. Jakie konsekwencje powinien ponieść pan Szałamacha? No, zobaczymy. To już jest decyzja sądu. Ja wierzę, że prokuratura stanie na wysokości zadania i sprawę ewidentną, bo w zakresie akurat diety ta sprawa jest ewidentna. Pana ministra nie było na terenie kraju, a pobierał dietę za wydatki związane z wykonywaniem mandatu. Poniesie takie konsekwencje, jakie poniósłby każdy inny obywatel. I według was nie usprawiedliwia go, że składał te interpelacje? Szanowna pani redaktor, interpelacje składane są w systemie elektronicznym Kancelarii Sejmu. Zresztą interpelacji to nie jest wykonywanie mandatu. Wykonywanie mandatu to jest obecność w okręgu wyborczym, stały kontakt z wyborcami, do czego jesteśmy jako posłowie zobowiązani, dyżury. Może też go miał elektronicznie. Może na Skype'ie, siedząc sobie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.